Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Bert. Dzień dobry. I moi drodzy, dzisiaj robimy porównanie Stromberg kontra Pegasi Toreador. Dokładnie tak, w końcu. Słuchajcie, nareszcie Bert... wszyscy ubłagali Pawła, w końcu to zrobił. Ale nie, to już było wiadomo, że będziemy to robili, tylko kwestia jest taka, że no po prostu co drugi odcinek to jest przygotowanie do napadu lub napad, nie? No to wiesz. No dobra. Wszystko ma w swoim czasie, nie? Robimy. Niestety. No jasne. To wygląda. Dobra, czyli tak, Toreador kosztuje 3 miliony 660 tysięcy. Ja wiem, że na pewno już znacie różnice i tak dalej, ale my ocenimy razem z Bertbertem też według nas, tak? Jak to wygląda i czy nam się podoba to, czy to. Ale to dobra. Toreador 3 miliony 660 tysięcy. Z kolei ten Stromberg kosztuje 2 miliony 395 tysięcy. Czyli... Milion jest warte. 1 300 000 mniej, tak naprawdę. Teraz dowiemy się, jak bardzo jest warty 1 300 000. Tego Stromberga już kiedyś robiliśmy, więc nie będziemy go robili. Bertbert przyjedzie z zrobionym, albo zrobi. I teraz sprawdzimy, czekajcie, opcje tuningu. Jest 18 opcji tuningu, 18 do tuningowania. Jest pancerz, 100%, oczywiście hamulce, 100%, czyli rajdowe. Zderzaki, okej. Okay. Zderzaków tam chyba dużo ma. No, znaczy powiem, nie masz tak dużo w sumie. A, pamiętajcie, będziecie oceniali, jeżeli chodzi o wygląd, kto ładnie stunigował, nie? No bo to wiadomo. Nie, po co w ogóle? No jak to? Muszę ocenić. Musi być ocenka. Dobra, wiesz co, weźmiemy sobie chyba to. Fajne, że można go trzymać na kosatce. Ale nie wiem, czy tylko jego, chyba tylko jego też można. Nie wiem, czy można, nie, w tym miejscu nie można trzymać innego pojazdu. Nie wiem, czy... Znaczy... Może no. Stormberga da się, ale nie wiem. Ciekawe. Dobra, ogólnie tylny zderzak i patrzy na rury wydechowe, a w rurze wydechowych, w każdej rurze wydechowej jest ogień. A po co ci rura wydechowa pod wodą? Ale myślę. Sorry, ale dlaczego jest ogień w rurze wydechowej? No, pytaj twórców. No właśnie, widzicie to, no przecież co, jest grane. Jakieś fajerwerki. Dobra, zobaczmy, jakie to są zderzaki tylne. Może hamować to się nie da. Ja wezmę chyba tego. Okej, okay. Silnik, 4 poziom, oczywiście. Ogólnie Bertbert, myślę, że sprawdzimy sobie, które auto szybciej przyspiesza, które auto szybciej pływa. To znaczy chyba z tego, co tam już wiem, to to auto ma w ogóle turbosza, także... Tak, ale też słyszałem, że ma turbosza, ale tego, to, że tak powiem, sprawdzimy sobie później. Na razie bez turbo będziemy sprawdzali, nie? Jaka jest różnica? Okej, reflektorki. Tutaj chyba zostawimy... Nie, dobra, zrobimy coś takiego. Neon może niekoniecznie. Tego co widziałem, to ten Toreador to jest jakiś Lamborghini, chyba z lat 80., o ile się nie mylę. No wygląda tak bardzo tak klasycznie, nie? Taki bardzo klasyk. Znaczy, klasycznie, to znaczy jak ktoś wie, to może mnie poprawić, ale chyba z lat 80. Lamborghini. Tylko takie dajcie dosyć znać. Nietypowe. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, co to za sprzęcior. Okej, okay, kamuflaż, odłamki. Dobra, będzie. Żaluzje. Gdzie się widzimy? Na lotnisku? Tak, na lotnisku. Tam sprawdzimy prędkość maksymalną, przyspieszenie. No generalnie przez śnieg będzie ciężko z przyspieszeniem, ale spoko. No właśnie, to też taki minusik, że ten śnieg jest teraz. Znaczy jest, tak mówiłeś właśnie przed odcinkiem, że jest klimat, ale z drugiej strony... no właśnie. To znaczy nie, jeździć się da, ale hamowanie. Droga hamowania to masakra. Dobra, czekaj, zapinane żaluzje, tak? Co to za... A ty tam chcesz zapinać, Paweł. No tam nie ma nic do zapinania. Żaluzję muszę mieć. Dobra, a co? Wiesz co, powiedzmy... Będziesz spał w tym aucie, kurde? Nie, ale chodzi o to, że te żaluzje są spoko... Nie, ale to są właśnie te żaluzje, które wpływają na... tego... Na to, że nie można z tyłu chyba strzelać. No, szczerze nie mam pojęcia, jak to jest. Dobra, kolor podstawowy. Weźmy tutaj. Oj. Jakiś fajny. Czekaj, jakiś taki... Znaczy dużo kolorów jest. Okej, okay, niech będzie to. Będę musiał zmienić oznaczenie totalnie. Kolor dodatkowy. Okej. Kolor wykończenia. No to w którym miejscu ty jesteś? W arenie. W arenie, no w arenie siedzę sobie. Ile ty już tych aut w tej arenie masz, kurde? Nie, wiesz co, ja robię miejsce co jakiś czas, wiesz, także spoko. Czekaj, pasy przeciwsłoneczne, no oczywiście musi być pas przeciwsłoneczny, no jak bez pasów? Okej.
Spoiler. Spoiler na pewno też coś nam będzie dawał, tylko... Nie no, nie spoileruj. No właśnie, najgorsze jest to, że ten spoiler ma wpływ na przyczepność na przykład, nie? Ale czasami jest tak szpetny, że po prostu... Że po prostu mówię nie. No ale wezmę. Wezmę nas ten, proszę bardzo, skrzynia biegów 40 tysięcy, turbo 50 tysięcy. To tam masz właśnie czego też zrobione na maksa tego Stromberga? Tak, na maksa mam go. Okej. Dobra, tu mamy to, kolor... Przed chwilą wyczytałem, że Stormberg to jest swojego rodzaju Ferrari z lat 70. Tak, tylko takie pomieszane troszeczkę z innymi autami. Okej. Dobra, kule odporne opony oczywiście również. Szyby... Nie no, szyby chyba zostawimy tak, bo to bardzo fajnie wygląda, całe wnętrze można zobaczyć w środku. Znaczy od zewnątrz. Tylko oznaczenie sobie zmienię, bo wygląda szpetnie po prostu. Okej, czekaj. No ciekawe, co tam Paweł zmodził z tego Lambo. Dobra, weźmy to. Później najwyżej swojego jeszcze... przyzwę i sobie porównamy. Tak, porównamy wtedy wygląd, o, i wtedy będziecie mogli ocenić. Bo dobra, zakładam, że mam trochę inaczej go zrobionego niż Paweł. Kolor wykończenia, ja bym tutaj tylko jeszcze zobaczył, jakby to wyglądało. Wersja... Kolor, to. Chyba tak. Chyba tak trzeba będzie zrobić, okej. Dobra, ja wyjeżdżam w takim razie. Zobaczymy, co z tego wyszło. Będziemy oceniać. Dobra. Jakby co, to jadę na lotnisko. No ja już nie mam auto całe w śniegu, także... No, będzie fajnie. Ale tam chyba na lotnisku na pasie startowym chyba nie ma tego śniegu, nie? Jest? Dobra. Cały pas jest zaśniegowy. Dobra, trudno się mówi. Czyli wersja upośledzona będzie. No tak trochę. No, przyspieszanie niestety jest problematyczne zawsze. Nie tylko. Jeszcze ja mam tył napęd, to będzie śmiesznie. Właśnie. Proszę otworzyć tą bramę, typie. No. Już mam ośnieżone auto znowu. Dobra, przynajmniej nie będę sam. W ogóle pytaliście, dlaczego poprzednie odcinki były... dlaczego nie mamy śniegu na poprzednich odcinkach? No kwestia była taka, że była przerwa świąteczna i każdy z nas chciał spędzić czas z rodziną. Więc odcinki zostały nagrane przed aktualizacją z... przed tym... wdrożeniem śniegu. Jo. O, dobra. Dzień dobry. Okej, porównajmy w takim razie samochód. Ej, czekaj, ten mój jest dłuższy. On jest dużo dłuższy, no to jest kurde panie, no. O, dobra, czekaj, to zrobimy tak. Okej, okay. Fajnie, że te drzwi się otwierają do góry. Fajnie, że to jest ośnieżone. Nie rzucaj, bo życie teraz nie będę miał. No będziesz miał, spokojnie, pamiętaj, że czekaj, co tu mamy jeszcze? Nie, bardziej mi się podoba chyba ten nowy samochód, wiesz? Ten, znaczy ten nowy jest taki. Ale zobacz na stary. Kształt, ale no. Tylne koło, właściwie nie wiem jak to się nazywa, nie nad kole, tylko. No chodzi o to wycięcie na koło. No zobacz jak to szpetnie z tyłu wygląda w tym twoim, w Strombergu. No nie? No. Jest okropne po prostu, jest tak by wiesz, ktoś tam na popijaku to ciął. To znaczy wiesz, każdy projekt jest auta inaczej. Wsiadaj do auta. Tam do siebie. No po co, jak ja muszę flarą strzelić chyba, no, nie? No dobrze, dobrze. To dobra, to startujemy najpierw bez tego, bez ręcznego. A bez ręcznego? No bo dobra, z ręcznego dawaj, no. To z ręcznego ciśniemy. Zobaczymy, które auto ma większe przyspieszenie, które ma lepszy... prędkość maksymalną. Oje! Pamiętajcie, że mój był 1 300 000 droższy, więc powinien być lepszy. Może jest. Chyba musimy wcześniej hamować. W razie czego? Nie wiem, na prędkość maksymalną wydają się identyczne. No, prędkość maksymalna identyczna, przyspieszenie w tym nowszym jest większe. Sprawdzimy też później jeszcze właśnie, czekaj, teraz bez ręcznego. A później teraz do wody lecimy. Zobaczymy, który lepiej szybciej pływa. Mówisz, od razu nurkować płyniemy? No oczywiście, że tak. Szczególnie, że to można łatwo przejechać chyba przez ten... przez tą furtkę. Właśnie chyba nie, ale dobra, ale to dobra. Się okaże. Zobaczymy. Już jest samolot. O, please. Akcja! Okej.
Zastanawiam się, czy ja wtedy czasami nie wystartowałem szybciej. Nie wiem. Okej, okay, zobaczcie na jedną rzecz, że nie wiem, jakoś do przodu cały czas jedziesz. Nie, powoli, no cały czas jedziemy tak samo chyba. Dobra. No nie wiem szczerze. A właśnie w jakiej ty masz klasie ten samochód? Klasyk sportowy. To ja też mam klasyk sportowy. Dobra, spoko. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, zrobimy jeszcze wyścig na prostej, ale z tym, że użyję turbo. Bo jest turbo, które szybko się ładuje podobno, więc sprawdzimy to. Na 3-4 ze spacji, co? Mhm. Dobra. 3, 4, ry! Okej. Okay. Naładowane. Naładowane. Jak to szybko się ładuje? Naładowane. Bez jaj. Okej, okay, ja jestem na mecie. Uwaga, leci torpeda. Nie, nie leciała. Myślałem, że leci. Dobra, jeszcze raz sprawdzimy, czy ładuje się w ogóle ten. W tym. W wodzie. Czy to się ładuje, czy nie? Uwaga, leci torpeda. Ej, prawie ją wyprzedziłem. Wyścig z torpedą, no? Leci torpeda. Dawaj. Nie, jednak nie. Dobra, jaką masz broń ogólnie? Dostępną. Karabin i torpedy. Okej, okay, czyli to samo, czyli karabin maszynowy, rakiety i nienamierzane też. Mhm. Okej, okay, ciekaw jestem tylko jak one działają, czy z namierzaniem. Podejrzewam, że będzie tak średnio, ale to nie będziemy sprawdzali. Pojedziemy w pewnym czasie. No? Właśnie Stormberg i ten miał jedną z najlepiej ogólnie śledzących rakiet. Także... No to w sumie dobra, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Może to zmienili, no ja nie wiem. Dobra, chodźcie, jedziemy w takim razie nad wodę. Paweł, możemy to sprawdzić, jak chcesz. Nie. Wiesz co, jak będzie opresor, jakaś MK2, mówimy o skie, to wtedy sprawdzimy. Nie. No, dobra. Ale musimy chyba pojechać tędy, bo totalnie nie przejedziemy. Ale musimy jeszcze przetestować jedną rzecz. Który jest szybszy w wodzie? No właśnie tak, jedziemy właśnie nad wodę, sprawdzimy, który jest szybszy. Który szybciej pływa, bo może być tak, że któryś po prostu szybciej pływa na przykład. Dobra, tutaj w prawo, tu się gdzieś zatopimy, tu było gdzieś takie obok tego klubu nocnego. A, okej, okay, dobra. A jak się przełączało tryb? Czekaj, wskoczymy razem, ale to... O, tutaj. O, dobra. Dobra, i tu przytrzymamy H, rozpędzimy się, przytrzymamy H i wskoczymy ten. Aha. Ale to szpytnie wygląda, te twoje. O rany. Dobra. Okej. Okay. Na ry, co? No. Ze spacji. 3, 4, ry. O rany, bez zarybłem. Ja też. Dobra. Czekaj, bo muszę wyłączyć torpedy. A nie da się ich wyłączyć, kurczę, kiepsko. Dobra, wiesz co? Chodź tutaj gdzieś, wypłyń na górę. Albo w sumie dobra, pod wodą najpierw zaczniemy. Okej, okay, to dopłyń do mnie. Tak, wyrównaj. Okej, okay, czekaj. Oj. Czekaj. Karamba. O rany, ja tu widzę wnętrze. Dobra, wypłynąłem na górę trochę. No ja też w sumie. Co tak się tu... Przestań macać! Dobra, czekaj. O, gotowy? No dobra. O, dobra. Dobra, i do przodu płyniemy. 3, 4, ry. Ta sama prędkość? Chyba tak. Ale słabo. Chociaż nie, no wydajesz... Czekaj. Odsunę się trochę od ciebie. Ja właśnie tak, czekaj, ja pompuję w górę cały czas. Pod wodę? Dobra. Mm-hmm. Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że chyba podobnie mają, ponieważ chodzi o prędkość. Doganiasz mnie trochę. Chyba. A chcesz rakietę, żeby cię rakieta dogoniła? Dziwię się, że... Nie, żartuję. Zatopiłem się pod wodę, nie? No. A dalej mi śnieg został na... No ja też mam jeszcze śnieg. Wiesz, to jest chyba jakiś mocny śnieg, naprawdę. Puściłem, ale ładuje się. Wiesz, to się ładuje? Serio? Serio, pod wodą też się ładuje. Strzał.
naładowane, teraz strzał. Jajne problema. Widzisz? Widzisz? Tak to się robi. Help. Czekaj. Co ty robisz? Przestań strzelać do mnie! Dobra, wiesz co, choć podpłyniemy teraz na ten, na brzeg. Mhm. Najgorsze jest tylko teraz to, że jak ciężko wypłynąć w sumie, żeby zobaczyć, co się dzieje. Bo teraz ja się zanurzasz. Czekaj, tutaj. Czy tu jest brzeg, bo nie widzę? Tak, tu jest brzeg. O, ale i taki! Okej. Co się dzieje? Dobra, wiesz co proponuję? Co proponuję? Żebyś wziął teraz swojego, swojego torreadora. Dobra, bardzo chętnie, Paweł, tylko że chciałbym na brzeg się wydostać. No właśnie, ja też szukam brzegu. Ale tam po drugiej stronie powinna być jakaś drabinka pewnie, więc... Tutaj chodź, tutaj będzie. Na bank. Tu będzie jakaś drabinka i wezwiemy. Nie mogę tych torped odłożyć w ogóle. Ja też właśnie, to też jest takie irytujące. Dlaczego nie mogę odłożyć torped? A ty możesz pływać. O, tu jest drabinka. Z pierwszej osoby? Też nie. O nie, mogę! Pod wodą, normalnie pływam na pierwszej osobie. A ty też możesz, czy nie możesz? No mogę, tylko nie, jak jestem wynurzony. Tak, jak jestem wynurzony, to już wtedy nie. Też racja. Dobra, okej. Okay. Problem jest taki, że jak teraz wysiądę... No nie, to powinien zostać, bo mi został. Tobie... Co to było? Jak on wysiadł? Jakim, co, jakim prawem ja wysiadłem w ten sposób? Normalnie postać... Co się stało? Wyskoczyła. Dobra, gdzie ja go mam? Chwila. Dobra, pojazd. O, jest torreador. Zwróć pojazd do garażu. Okej, okay. Sprowadź pojazd osobisty. Okej. Okay. Czekaj, gdzie to? O, jest. Tam gdzieś się zrespił? No dobra. O, mój też się zrespił tutaj. Dobra, to od razu ocenimy, który ma, kto ma ładniejszy tuning zrobiony. Jak on zaparkował? What the hell? I co jest? Co tam się dzieje, ej? Dobra, Berbert, chodź, pokaż go tutaj. Co to jest? Czemu on jest taki biały? Taki biały? To jest srebrny, jego no oryginalny kolor tego Lambo, no. Srebrny? Normalny? A jaki miał być? No nie wiem. Ja mam taki cukierkową czerwień. Także wydaje mi się... nie wiem. Ciężko określić. Masz, utop się! Najgorsze, że nie można utopić tego pojazdu. Dobra, utopę się. Utopę się, mówisz? Kurczę, no dobra. Ja sobie chyba pojadę tutaj, tędy. Mam w ogóle różnicę między Stormbergiem a nim. Tak? On ma sonar, a Stormberg go nie ma. Ach, tak, racja. Tu jest w tym sonar, to prawda. I można szukać fajnych rzeczy. Ej, co może... Osoby, chodź, pójdziemy zobaczyć tego. Tutaj skrzynka jakaś, skrzynki tu są. Gdzie? No i na sonarze się wyświetlają. O, jest, dobra, i faktycznie. No, choć to sprawdzimy sobie. Teoretycznie płyniemy 100 km na godzinę pod wodą, to możliwe? A jak tu się ten liczy? No, na zegarach, no 60. No dobra, ale kółka ci się nie kręcą. O, czekaj, tu się coś jest! I coś tu pika. Poczekaj. Obczajmy. Co to jest? A tu jest paczka na... Dole. No tu jest pod tobą paczka. No właśnie, chyba ją zgarnąłem. Przypadkiem. No nie zgarnąłeś ją. Nie? Mi dalej się wyświetlał, teraz pod tobą jest idealnie. A u mnie, ja ją zgarnąłem. A, to może dla każdego jest ten. O, to fajnie. To jest znaleziono skrytkę. 1 z 10. Jeden z 10. Dobra, no to czekaj, lecimy dalej, nie? Następna jest skrytka. Kolejna. Następna skrytka. Dobra, widzę kolejną skrytkę. O, dobra, też widzę, czekaj. Już płynę w tamtym kierunku mniej więcej. Boże, ale ciemno w tym. Czekaj, tam? Chwila. No ja mam tam. Boże, jak to się dziwnie steruje tym? Plus jeden. Tu jest. No nie, ten? Nie tam, chwila, gdzie płynę? No właśnie, coś tam. Źle płyniesz. Po lewej, tam gdzieś, ale tu gdzieś daleko jest. No nie, to trzeba okrążyć, no. Ej, czemu tak, ale lipa, jak powiększysz mapę, to nie widać. O, teraz ten, pojawiałem się. Ale to jest daleko strasznie gdzieś. No nie, nie aż tak daleko, mogło być dalej. Mówisz?
No cóż. Ja mam 17 metrów w głębokości w solu, 10. Panie Berbecie, bo... gdzie pan jest tak daleko? Aj, powiem ci, że... Boże, rakieta! O, dobra, bo tak puściłem, a teraz przepłynąłeś jak nagle. Nie namierzałem cię i po prostu tak puścimy sobie, wiesz, od tak i kurczę... Jezu, czekaj, też sobie puszczę od tak. A teraz mogę sobie puścić od tak? Tak. Na czerwonym się świecisz. Okej. Okay. A tu nie ma żadnych systemów, kurde, przeciwrakietowych, to tak średnio. Ej, fajne te rakietki. Taka sytuacja, patrz. Dobra. Zbyt co to jest? Się trzęsie. Nie, no to jest daleko. Strasznie daleko. Berber, wiesz co? To? Czy da się to uniknąć w ogóle? Nie da się. Oberwałeś jakieś rakiety już? Tak. Licz ile? Nie wiem. Po ilu rakietach padłeś? Nie wiem. Żeś tyle ich puścił na raz, że ja nie byłem w stanie liczyć, ile razy oberwałem. Aha. Aha, Meriwether jest się na ciebie. Co? Ja ci zaraz dam Meriwether. Dobra, przetestujemy, ile Paweł może przetrwać. Dobra, jedną torpedę dostałem od ciebie. Serio dostałeś? Ja myślałem, że tak. To ja sam siebie, kurde, tam trzasnąłem. O, żeż typie! Gdzie mnie to starcie? Łooo! Strzelają! Strzela do mnie, no! Gdzie ty jesteś? What the hell? Batyska w gościu wysadził. Spoko opcja, nie? Gdzie jesteś, ty rybo, kurde? Zaraz ci dam, ty. Chodź tu. Wow! Ej, obrywałem? Co jest? Ej, obrywałem chyba. Jak mnie normalnie zamuliło. No nie wiem, czy oberwałeś. Ja cię w ogóle teraz nie widzę, gdzie ty jesteś. Fua! A tu jest. O ty! No. Okej. Okay. Dobra, a chyba jest na mniej rakiet, na znacznie mniej rakiet. Na bardzo albo mało może, rakiet. Albo może RPG trochę więcej damage zadaje, kurde. Może tak być. Totalnie. To chyba jest bardzo logiczne byłoby było. No jak to, torpeda zadaje mniejszy ten ból niż rakieta? Możliwe. No jak to tak? I no Paweł. Typie! Przestań! O, skrzywdził mnie! Co za łeb normalnie? Tak się chcesz bawić? Tak chcesz się bawić? Chodź nie. Tu. O nie! 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 Tylko nie ta krowa! Tylko nie ta krowa, no. I tym symbolicznym akcentem, moi drodzy, możemy skończyć ten odcinek. O właśnie, Paweł tu jest. To jest idealny moment, by przetestować ten pistolet. Ci zaraz. Czy on ci o, w ogóle... Papa! Dostałeś coś w ogóle? Nie wiem. Nie, nic nie dostałem. Dostałem tylko bonus za ciebie. Czekaj. Zaraz ci dam, czekaj. Coś? No coś dostałem, ale... No co, jak się uchronił, no? Dobra, moi drodzy, tym symbolicznym akcentem kończymy. W takim razie dzięki za uwagę. Napiszcie w komentarzach, kto miał fajniejszego Torreadora i co bardziej wolicie. Torreadora czy Stromberga? Ja osobiście wolę jednak Torreadora, pomimo że jest droższy. No Paweł, proszę cię, dogadamy się. Przestań. No, coś się przeżył. Pyk! Jaka to strzelba jest dupa.